Witam wszystkich, z tej strony Feder Fanatics. Zobaczcie. Jeden przy drugim. Testujemy sensasa, kurczę. Jaką? Sensasa. Pokaż. Oczy. Białe oczy? No. Ty jako pucharatany. No. Chodzi, że mamy dalej remis tej ryby. No niestety, mamy po takiej samej rybie. I później leszy taki 40, mniejszy jeden był. No będziecie widzieli na filmie nawet. Zapraszam do obejrzenia. Witam wszystkich, z tej strony Feder Fanatics. Jadę na kolejny trening przed pierwszymi zawodami okręgowymi. Tam gdzie zawsze, czyli Zawalna. Ale tym razem już drugi raz pod rząd będzie od strony Leclerca. Dlaczego od Leclerca? Dlatego, że wreszcie się okazało, że właśnie z tamtej strony będą te zawody, bo nie wiadomo było, czy od Zawalnej, czy od Leclerca. Konsternacja była wielka i już jadę docelowo tam właśnie trenować, czyli w tym tygodniu, może w przyszłym jeszcze też. Cały czas testuję nowe zanęty, nowe mieszanki, wszystko może, mam nadzieję, że się uda wam pokazać. Dzisiaj nie jedziemy z Młodą, bo Młoda musi niestety do roboty iść. Więc nie wiem, kto będzie nagrywał, postaram się jakąś relację nagrać, ale czy ona będzie fajna, no to sami ocenicie zresztą. Taktyka jest ta sama co ostatnio, tyle tylko, że nie będę łowił na haczykową, tylko samą pinkę, bo płyta haczykowa to jakaś taka mało skuteczna ostatnimi czasy. Nie selekcjonuję dużych ryb, tak jak powinno to wyglądać. I co jeszcze? Może coś powiem o tym moim nowym kiku, który sobie kupiłem, bo już łowię na niego czwarty raz i już mogę coś powiedzieć mniej więcej. A jest, co tam o nim powiedzieć, bo jest fajne. No i aktualnie jadę po Araba, bo postanowił, że pojedzie komunikacją. Siema wszystkim. To jesteśmy w komplecie. Tak jak wspominałem wcześniej, że będziemy się tutaj na mieście dobijać i jedziemy sobie na spokojnie, na rybki wspólnie, bez Młodej, jakoś to nagramy we dwójkę najwyżej. I niestety dzisiaj jest niedziela, tak bywa, że kurczę, trzeba jechać na trening, a dzisiaj znam życie, będzie dużo ludzi, bo wczoraj było sporo, ale coś tam jakieś porki, leszczyki brały. Zobaczymy, co dzisiaj będzie, powtóreczka. Tak, tak, bo Andrzej był wczoraj na treningu. O właśnie, może coś powiem o wczorajszym treningu. No testowałem tą samą zanętę sensasa. Dzisiaj też będę testował sensasa, tylko że riverę niebieską. I zobaczymy, czy coś to pomoże, żeby weszły większe ryby. I oczywiście mam gnojaczka. O, pokroję, na grubo. Pokroję i zobaczymy, może jakiś leszek większy podejdzie. Niby są jakieś leszcze, bo gdzieś tam na zakręcie ktoś złowił takich 50 cm leszczyki. Pozdrawiamy, zobaczymy nad wodą, co będzie się działo. Nara. Nara. Zobaczcie, jeden przy drugim, jak na zawodach wędkarskich gęsto, że tak teraz tego nie widać, bo tam dalej już tak nie obejmuje kamera, tu chyba nie da się zrobić zooma. Da się. No, musicie mi wierzyć, tak do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 7 słupka, wszyscy jeden obok drugiego. Ten Top Gold, co wcześniej wam mówiłem, reklamowałem, to teraz będę taką mieszankę robił, karmel, pół na pół. Super brasemem, też tej firmy, bardzo fajne zanety, powiem wam, kurczę, cena nie jest taka super wielka, a nie są też super drogie, tak jak Sensas lub też Marcel. No i taką kilogramową mieszankę sobie przyszykuję, wstępnie wymieszana. Taki kolor ma, nie za jasny, nie za ciemny. Zobaczymy, potem pokażę ujęcie po rozrobieniu. Tak wygląda ta zanęta po rozrobieniu. O. I teraz rozrabiam ją tradycyjnie z jokersem Andrzeja sposobem, czyli bez rozpraszacza, tak ręcznie, delikatnie. I powiem wam, to jest dobry sposób i szybki. I nie ma zbędnego tam, jak to się mówi brzydko, wiadomo jak, zbędnej roboty. O, i
O, i tak wygląda zamęta. Czekaj, przybliżenie damy. No, dobra. Odsuwamy kadr. Pierwsza ryba łowienia. Krąpik, nieduży. Po 10 minutach. Ara po zanąceniu ogarnia stanowisko. Ale nie było puszka na śmieci, jest na plety. I jedziemy, i walczymy, i piękna pogoda. Pięknie jest. Wczoraj była ładniejsza. Po cichu, z ukrycia, zholował grubą rybę. Czemu że się nie pochwalił? Miał być po cichu, bo nie widziałem, czy... Ale chyba jest chora ona. Jakaś taka kurczę, poharatana. Białe pokaż. Oczy. Białe oczy? No. Ty jako poharatana. No. Przez kormorany za stronę. Przez... Narmuzjady. Przez kormorany. Ty, ciekawe ile ona ma. Masz miarkę? Nie. Ty, ja też nie mam. Nie, ale taka kurczę z 35, 40. 40. Ładna, gruba płoć. Pokaż ją tak z dala. Ja patrzę, haczyk mam w gębie. No dawaj. Taka płoć. Śliczna. Okej. Okay. Poszła. Pijdzie. Po niecałej minucie następne branie było. Jednak coś tam gruba zaraz pomaga. A teraz to chyba będzie pan krąb. Krąb? Pan krąb. Tłusty też taki jak na krąbie. 300 gram, nie? No. Ładny, wybarwiona, płetwy. Mm. Taki kurczę z 30 cm ma. Ładnie. Zawodniczy. Fajnie. Fajne. Ciemnimy ją bardziej. I co? Andrzej? Andrzej, ładna ryba? Jest! Jest i on. Pan Leszcz? Tak, pan Leszcz. Ile mam, myślisz? Ja wiem, tak 40 parę. Prawie W. Taki oleszczyk. Dobra, płyń, teraz po dziadka, ja chcę dziada, dziada. Miałem wam opowiedzieć o tym nowym kiju Robinson Diplomat. Jest to kij 360 do 90 gram i powiem wam tak jak ja jestem przyzwyczajony do długości 390 i 120 gram wyrzutu, no to ten Diplomat to jest w ogóle nieba ziemia. No mam ultravioleta 390 do 90, ale ten Diplomat to jest taka przepaść, że szok. No, kij super, pełny parabolik, naprawdę amortyzuje ryby elegancko. Widoczność brań też na najbardziej miękkiej szczytówce. No super, jestem bardzo zadowolony. Za kij dałem 250 zł.
jest taki godny polecenia, ja przynajmniej polecam. Co tam złapałeś? Krąpia. Krąpia? No. 9. No, Ara powiększa przewagę, krąpia złapał teraz. Po długiej przerwie, coś chyba raczej większego. Bardzo słabo brały nam przez ostatnie półtorej godziny gdzieś, nie? Z półtorej godziny, nie? Tutaj zademonstruj tą właśnie technikę, bo nie każdy widzi, bo ty na wstecznym biegu mu popuszczasz, co nie? Po angielsku. Adrian powiedział, że to jest po angielsku łowienie i... No nie wiem. To nie jest tak. Technicznie to nie jest takie proste. W takiej sztuce 006 może sobie pozwolić. Żeby się pobawić? Tak. Jeszcze na plecionce? Nie, też na plecionce, też w ogóle. Ale nie 006 plecionka, tylko przypancer. Tak, dlatego mówię. Jakieś chabzie jeszcze, kurczę, są tu. Dobra. Ale starczy ci holowania. Ładne. To co, panie, remis? No, dam remis, ale... No, krąb, tak? Leszcz. Taki czerwonawy jakiś. Leż. Stoją w zanęcie, wiesz? Stoją w zanęcie? To jest boczniak. Kurczę, to jaki? Chłopie, ten cały filmik już się nie powinien liczyć. Dlaczego? No bo widzisz... Taki o. Twój mały. Kupiłem ostatnio taką podpórkę. Od Andrzeja. Zakończoną hakiem, że przy mocnym braniu nie zabierze mi kija. I ona jest taka, że można sobie na niej przesuwać zestawem. O. Pyk. Tu sobie trochę podciągnę. Zestaw jest przesunięty, ryba podkręcona. I czekamy. Wykonane z gąbki. Długo wyczekiwana ryba, inna niż byczek. Same byczki do tej pory, w ogóle bardzo sporadyczne brania. Arab też słabo. Co nie? Bardzo słabo. Próbuję zmianę odległości, no i efektem taki wymiarowy w sumie okoń. Było do tego, do złotej ryby, ja złowiłem takiego małego leszczyka. No, ja złowiłem leszczyka, a ten zaciął rybę, nie? I o, świruje i znowu remis. W tym samym momencie, tak nie będzie. I po prostu... Daj mi coś powiedzieć. Profesjonalne podebranie są w ogóle. Daj mi coś powiedzieć. Ale nagrywaj to, nie nagrywasz tego. No, nagrywam, nie, nagrywam. Powiedziałeś w tym samym momencie o złotej rybie, jak zaciąłem rybę. Nie skończyłeś słowa, ja zaciąłem rybę. To na to wychodzi, że mamy dalej remis tej ryby. No niestety mamy po takiej samej rybie. Ładny. Leszczyk. Mamy tyle samo ryb. Zaczęły brać pod koniec. Mamy się zwijać, a one zaczęły brać, nie? O. Po jak mi stradzone to. No widzę właśnie. A która godzina jest? No już zwijamy się. Czy jeszcze jeden rzut? Dobra, jeszcze jeden rzut, ostatni. No. Makabra, co?
czas na podsumowanie naszego wędkowania. Ja nie jestem do końca zadowolony z tego łowienia dzisiejszego, bo co prawda na początku zaczęła mi brać biała ryba, krąpie, pod które zastosowałem, skomponowałem dzisiejszą mieszankę, ale potem zostałem królem byczków, złowiłem ich bardzo dużo, chyba ponad 10, może nie 10, no, ale dużo i dopiero pod koniec znowu biała ryba mi weszła. Andrzej miał o wiele lepiej, może coś powiesz o swoim wędkowaniu dzisiejszym? Tak chciałem, to 3 razy mi weszło, albo 4 nawet. Takie grubsze pod 40. Jeden ponad. Nawet jeden miał 50. Na ostatniej chwili jeszcze z haczykiem coś puściłem. No powiem szczerze, nie był taki dzień, który bym chciał, żeby był. No ładna płoć. No, ładna, na początku. No ładna płoć, taka około 40. Później leszczyk taki 40, mniejszy jeden był. No będziecie widzieli na filmie nawet. Zapraszam do obejrzenia. I to by było na tyle. Trzymajcie się, czekajcie na następną relację. To już prawdopodobnie z zawodu. Już z treningu nie będę robił, bo to już będzie... Za dużo tych treningów. Za dużo informacji może dla osób, które gdzieś tam coś tam nas oglądają, a które będą też startowały w tych zawodach, przypuśćmy. Także to już ukryty trening będzie za tydzień i relacja z zawodów, na którą serdecznie zapraszamy. Nie? Dobra, to trzymajcie się. Na razie.